Każdy z nas w swoim życiu w sposób bardziej lub mniej doświadczył jakiejś niesprawiedliwości. Może doświadczyłeś tej niesprawiedliwości ze strony swojego nauczyciela w szkole czy ze strony profesora podczas egzaminu na studiach. Może ktoś niesprawiedliwie cię osądził, nie znając kontekstu sytuacji, w której się znajdujesz. Może podczas zmagań sportowych wydawało ci się, że zajmiesz pierwsze miejsce, a decyzja sędziego była zupełnie inna. Może promocja, która została ci zaproponowana w sklepie, mająca być najlepszą okazją, tak naprawdę okazała się największym oszustwem. Inny przykład, może takiej niesprawiedliwości doświadczyłeś w swojej pracy ze strony swojego pracodawcy czy innych współpracowników. Takich przykładów niesprawiedliwości z życia codziennego moglibyśmy mnożyć bardzo, bardzo wiele. I kiedy spoglądamy na dzisiejszą Ewangelię, na przypowieść o robotnikach i gospodarzu, to możemy na pierwszy rzut oka stwierdzić, że ci robotnicy, którzy pracowali najdłużej, zostali niesprawiedliwie potraktowani przez gospodarza. Ale czy tak jest naprawdę? Zobaczmy, że ta Ewangelia, ta przypowieść nie jest schematem, który reguluje wysokość zapłaty dla pracowników. Ta Ewangelia jest przypowieścią i Jezus w tym słowie posługuje się bardzo konkretnym przykładem, bardzo subiektywnym przykładem, aby pokazać nam pewną prawdę. I ta prawda dotyczy Królestwa Bożego. Królestwa Bożego, które zostało nam dane. Królestwa Bożego, które jest darmowe. My na to Królestwo nie musimy zasługiwać naszą pracą i naszym wysiłkiem. To jest istota tej Ewangelii. Królestwo Boże jest darmowe. Myślę, że ta Ewangelia i ta przypowieść jest tak naprawdę historią każdego z nas. Bo może jesteś podobny do tych pierwszych pracowników, którzy zaczęli swoją pracę bardzo wcześnie, bo przez całe swoje życie od najmłodszych lat byłeś wierny Panu Bogu. Starałeś się żyć w zgodzie z Jego Ewangelią i przykazaniami. Chciałeś żyć przykazaniem miłości Boga i bliźniego. Może jesteś podobny do tych pracowników, którzy zostali przez gospodarza zaproszeni do pracy nieco później, bo w swoim życiu przeżyłeś moment nawrócenia, moment osobistego doświadczenia Pana Boga. I wtedy w twoim życiu wszystko się zmieniło. I może nawet próbujesz wymazać ten pierwszy etap swojego życia. Może dzisiaj jesteś w takiej sytuacji, że nie widzisz już dla siebie żadnej nadziei. Może wydaje ci się, że twoje życie jest przegrane i nie ma już żadnej alternatywy. Jezus dzisiaj także przychodzi do ciebie i zaprasza cię do pracy w swoim królestwie. Może jesteś dzisiaj zapatrzony tylko i wyłącznie w siebie. Może wydaje ci się, że Pan Bóg nie jest ci w ogóle potrzebny, bo to wszystko, co osiągnąłeś w życiu, zawdzięczasz tylko i wyłącznie sobie. Jezus także będzie cierpliwie czekał, aż przyjmiesz Jego zaproszenie do pracy w winnicy. W tej Ewangelii jest jeszcze coś, co osobiście bardzo mnie dotyka i porusza. Ten gospodarz wychodzi na ulicę. Gospodarz szuka pracowników, patrzy im w oczy, rozmawia z nimi, próbuje się wczuć w ich sytuację. I możemy to znowu przenieść na nasze realia. Jezus, który jest naszym Panem i Zbawicielem, On nas bardzo dobrze rozumie. On zna stan naszego serca, zna tę sytuację, w której się znajdujemy. Jezus przychodzi ze swoim zaproszeniem do pracy w Jego Królestwie. Wszyscy jesteśmy zaproszeni i nasze zaangażowanie jest bardzo ważne, ale potrzebna jest nasza decyzja. Dlatego dziękujmy dzisiaj Panu Bogu za Jego miłość, za Jego miłosierdzie, za Jego hojność,
a przede wszystkim za Jego wielką szczodrobliwość względem każdego z nas, bo w Bożym Królestwie jest miejsce dla każdego, dla mnie i dla Ciebie.